Witam Was bardzo serdecznie. W tym miesiącu, czyli w październiku, czytałem pierwszy list do Tesaloniczan, innymi rozdział czwarty, I tam zwróciłem uwagę na dwa wersety, 16 i 9. Zwróciłem uwagę na pewien przekręt w przekładzie Nowego Świata, biorąc pod uwagę pierwszy list do Tesaloniczan, Czwarty rozdział, werset szesnasty, że ponoć według ciała kierowniczego ma wynikać, że Pan Jezus Chrystus jest Archaniołem Michałem. Z kolei biorąc pod uwagę pierwszy do Tesaloniczan czwarty rozdział, werset dziewiąty, wyraźnie z niego wynika, że Pan Jezus nie jest Archaniołem. Zachęcam do przeczytania, do prześledzenia tych wersetów biblijnych. No i jaka nauka wynika z tych wersetów? Jakie wnioski? No i kim tak naprawdę jest Syn Boży Pan Jezus? Czy jest Archaniołem Michałem? Czy Bogiem? Teraz jest ciekawy fragment z pierwszego do Tesaloniczan, czwarty rozdział, wersety od 13 do 18, o zmartwychwstaniu i o przemienieniu i o pochwyceniu. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili, jak drudzy, którzy nie mają nadziei. No właśnie, czyli tamci chrześcijanie z Tesaloniki, jak i my, mamy nadzieję na zmartwychwstanie. Tylko, że my mamy nadzieję na drugie zmartwychwstanie, oni na pierwsze. Albowiem, jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiezie z nimi tych, którzy zasnęli. Ale to Wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu, czyli chodzi o Izraelitów, którzy będą przy życiu w czasie końca, aż do przyjścia Pana. Nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. No na przykład tych, którzy żyli w pierwszym wieku i umarli, a już wtedy należeli do Chrystusa. I mam na myśli chrześcijańskich Izraelitów. Gdy sam Pan nadany dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Tutaj powiem, że jest przekręt w przekładzie Nowego Świata, o, tam pisze, gdy sam Pan nadany rozkaz z głosem archanielskim. Przekład Nowego Świata sugeruje, że Pan Jezus ma głos archanielski, więc sam jest Archaniołem. Ale tu jest mowa o dwóch, a, dwóch osobach. Yy, Archanioł wyda głos, i wtedy Pan nadany rozkaz stąpi. I co zrobi? Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, więc Pan Jezus ich wskrzesi, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, czyli w czasie końca, w czasach końca, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Tu jeszcze dopowiem, że niektórzy nauczają, że pochwycenie będzie przed. Wielkim uciskiem i przed czasami końca. Ale nie może być, bo tu jest wyraźnie powiedziane, że pochwycenie, przemienienie i potem przeniesienie do Królestwa Bożego nastąpi w czasie przyjścia Pana Jezusa. No powtórzę, werset 15. A to Wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana nie wyprzedzimy tych, którzy zasn zasnęli. I werset szesnasty, gdy sam Pan nadany rozkaz na głos Archanioła Trąby Bożej stąpi z nieba, czyli pochwycenie będzie w czasie przyjścia. No, nie może być przed wielkim uciskiem, nie może być przed rozpoczęciem się czasów końca, bo czasy końca potrwają zapewne kilka lat, więc to się nie pokrywa yy, z tym, Fragmentem, który teraz przeczytałem, pierwszy do Tosalniczan, czwarty rozdział od 13 do 18, a szczególnie biorąc pod uwagę wersety 15-16. Pochwycenie i przemienienie to już oczywiście do ciał duchowych, do ciał boskich nastąpi w czasie przyjścia. I wtedy już wydarzenia polecą bardzo szybko. Króciutko po czasach przyjścia, o tym, jak Pan Jezus wykona wyrok, będzie przemienienie chrześcijan pochodzących z Izraela, następuje milenium. To już wtedy wydarzenia nie będą trwać jakieś długie miesiące, lata, ale to będzie bardzo krótki okres czasu od yy, pochwycenia, przemienienia do ustanowienia milenium. To będzie jakby już można by nawet powiedzieć ostatnie wydarzenie i rozpoczyna się milenium. Znaczy, ostatnie wydarzenie, że pochwycenie i zaczyna się tysiąc lat panowania Jezusa Chrystusa z ostatkiem Izraelitów. Oczywiście do ostatka Izraelitów będą należeć ci, którzy będą żyć w czasie końca i ci, którzy na przykład zmarli w pierwszym wieku naszej ery, a należeli już do zborów chrześcijańskich. I oczywiście dotyczy to Izraelitów. Tylko i wyłącznie ich. W pierwszym liście do Tesaloniczan, w czwartym rozdziale, w wersecie szesnastym, jest przekręt, z którego wynika, ciało kierownicze tak chce i tak wierzą świadkowie, że Pan Jezus jest Archaniołem Michałem. Ale tak naprawdę Pierwszym do Tesaloniczan, w czwartym rozdziale, w wersecie 16, jest mowa o dwóch osobach: Archanioł i Pan Jezus. Za chwilę nawiążę do Pierwszego Listu do Tesaloniczan, czwarty rozdział, werset dziewiąty, który wyraźnie potwierdza, że Syn Boży, Pan Jezus, jest Bogiem. A o miłości braterskiej nie potrzeba wam pisać, bo jesteście sami przez Boga pouczeni, że należy się nawzajem miłować. To jest pierwszy do Tosaloniczan, czwarty rozdział, werset dziewiąty. I to jest odsyłacz do Ewangelii Jana, trzynasty rozdział, werset trzydziesty czwarty, tam jeszcze trzydziesty piąty. Jak Pan Jezus powiedział do apostołów, na tym polega, yy, po tym poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będzie wśród was miłość. Więc kto to przykazanie dał? No dał Pan Jezus. A tutaj w wersecie 9, 4 rozdziału pisze, że jesteście sami przez Boga pouczeni. Czyli kto jest tym Bogiem? No Pan Jezus z Ewangelii Jana, 13 rozdział, wersety 34, 35. To zresztą czynicie względem wszystkich braci w całej Macedonii. My zaś napominamy was, bracia, żebyście tym bardziej obfitowali, i gorliwie się starali prowadzić żywot cichy, pełnić swe obowiązki, pracować własnymi rękami, jak wam przykazaliśmy. Tak, abyście wobec tych, którzy są poza zborem, uczciwie postępowali i na niczyją pomoc nie byli zdatni. No tutaj też apostoł Paweł zachęcił tych tesaloniczan, chrześcijan z Tesaloniki, żeby uczciwie postępowali i na niczyją pomoc nie byli zdani. No, a w organizacji wielu świadków jest danych na czyjąś pomoc. Nie mam na myśli zwykłych właścicieli czy nawet pionierów, ale weźmy już na przykład ciało kierownicze, ci, którzy są w biurach oddziału, czy na przykład nadzorcy podróżujący, misjonarze i pionierzy specjalni. Oni. No, są wspierani przez towarzystwo Strażnica, no a towarzystwo Strażnica ma pieniądze od głosicieli, czyli tak właściwie to głosiciele utrzymują całą tę armię darmozjadów. Podsumowując, to co tutaj powiedziałem, co usłyszeliście z pierwszego listu De tesałoniczan, czwarty rozdział, werset 16, nie wynika że Pan Jezus jest Archaniołem Michałem. Wynika to jedynie z przekręconego wersetu, który jest w przekładzie Nowego Świata. Inne przekłady Pisma Świętego w tym wersecie mówią o dwóch osobach, że jest Archanioł i Pan Jezus Chrystus. Z kolei z pierwszego do Tesaloniczan czwarty rozdział, werset dziewiąty i z wielu innych wersetów, choćby Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, werset pierwszy, list do Hebrajczyków, pierwszy rozdział, wersety od 8 do 12 i wiele innych wersetów, wyraźnie z nich wynika, że Pan Jezus jest Bogiem, nie Archaniołem Michałem. Czy ma to dla nas jakieś znaczenie? Tak, bo jeżeli chcemy, by wielbienie Boga przez nas Cieszyło się jego uznaniem, musimy uznawać syna Bożego, pana Jezusa, za Boga, a nie za Archanioła Michała. Jeszcze zwrócę uwagę na drugi list do Koryntian, czwarty rozdział, werset drugi. Przeczytam go z przekładu Nowego Świata. Porzuciliśmy hańbiące, skryte uczynki i nie postępujemy przebiegle. Ani nie fałszujemy słowa Bożego, lecz wyjawiamy prawdę i na oczach Boga rekomendujemy siebie wszystkim ludziom, odwołując się do ich sumienia. Apostoł Paweł o sobie, czy też o innych chrześcijanach z pierwszego wieku, napisał, że nie postępujemy przebiegle, ani nie fałszujemy słowa Bożego. A co robią tłumacze przekładu Nowego Świata? Już od 1950 roku, kiedy ukazały się pierwsze chrześcijańskie pisma greckie w przekładzie Nowego Świata. <laughs> Oni fałszują Słowo Boże. W przekładzie Nowego Świata, w tym wydaniu z 2018 roku, jest przekręconych ponad 900 wersetów. No więc tłumaczę przekładu Nowego Świata, fałszują Słowo Boże. Nie stają w Jego obronie. No i teraz jeszcze nawiążę do końcówki drugiego do Koryntian, czwartego rozdziału, wersetu drugiego. Rekomendujemy siebie wszystkim ludziom. Czy polecamy siebie wszystkim ludziom? Komu ciało kierownicze i tłumacze, Przekładu Nowego Świata polecają siebie? Czy jako ludzi uczciwych, czy jako oszustów? Odpowiedź sama się nasuwa, no i sami możecie sobie na to pytanie odpowiedzieć. Ja i wielu innych ludzi oddajemy cześć Panu Jezusowi, jako Bogu. A nie jako Archaniołowi Michałowi. I to jest bardzo ważne, bo taka jest nauka w Piśmie Świętym i Bóg chce, żeby czcić Pana Jezusa jako Boga. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i życzę błogosławieństwa Bożego, błogosławieństwa Pana Jezusa na kolejne dni Waszego życia.